dużo, no ale to są pieśni te. I nawet nie ma. I nawet nie ma odpowiedzi oliwne. Jak ktoś, to mam Siedleckiego ze sobą. No i no to słusznie. Tylko w Siedleckim 94 oczywiście zwrotek nie ma dużo. Ja sobie pomyślałem, że w oczekiwaniu na to, jak ludzie przyjdą, to można by zaśpiewać 52-zwrotkową O Boże Wszechmogący. To jest taka spokojna pieśń. Dziewczyn to sobie śpiewa. Witaj Matko uwielbiona, żalem serdecznym zraniona. A nie ma tego? Jest. Gdzie? Na końcu. Na końcu? Tak. A to co zaśpiewa? Witaj Matko uwielbiona. A tak ty, no, ale ja nie tylko, to jest inny, to jest ten tekst, który Stuk chciał, żeby był, bo on mówił, że osoba, która mówiła te teksty, się pomyliła i był, tekst był inny, tam był kiedyś wzdychając płakała, a do Egiptu uciekała. Mhm. No, ale to, no dobra, tu. Ja też zmieniłem, bo tam w Drabinie do Nieba ktoś przyjął wersję ten, taką poprawną, bo to jest. Ludzie mówią. Naprawdę? No, no. O nie, to jest coś jeszcze nie. Ja zmieniłem. No. Nie, bo było, że ludzie mówią wtłoczyli. W oryginale jest, że Żydzi mówią wtłoczyli. Ale jest, tutaj też jest ten. Ale to wiesz, w ramach nieszerzenia antysemityzmu tak, przeszło ale, na ale to jest, Żydzi, ale to jest, też ludzie, to jest jedno słowo w tej pieśni. Przecież są takie pieśni, które są tak mocne. O, są, no. Nawet tutaj jest ta pieśń. Już cię żegnam najmilszy Synu Chrystusie i tam jest tam, że coś tam, że żydowskiej złości widząc zjadłych Żydów czyny i mają cię bez przyczyny. Z drugiej strony współcześnie śpiewamy. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie, nie? To nie znam. Nie? To nie gwoździe cię przybiły? Cudna piosenka wielkopostna. Jest tam taki fragment właśnie, nie? Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. A, bo Jezus umarł za ten. No prawda, tak. Za nas trzy grzechy również, więc w sumie czyli teraz zmiana Żydów na ludzi jest dość uprawniona. To prawda, tak. Za nasze grzechy. No właśnie teraz jestem w aczkolwiek te piosenki typu to nie gwoździe, nie? No to właśnie one są takie, właśnie, które mają jakby spowodować taką optykę, nie? Skądinąd słuszne, ale przeniesienie akcentu. Tak, bo takie delikatne przeniesienie. Człowiek często widzi jakby błędy nie swoje, nie? Widzi swoje. Zresztą teraz się tam objawienia świętej Katarzyny Emerich, nie? No. Pasje. A to właśnie jak Jezus przeżywał jakby męki w Ogrodzie Oliwnym, to właśnie też przeżywał wszystkie zdrady, te przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, nie? Można powiedzieć, czy w sensie też naszych jakby upadków, nie naszych grzechów. To co, zaczęlibyśmy? Tak. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja ze swojej strony chciałbym, jeżeli ktoś uważa za słuszne, żebyśmy zadedykowali ten nasz wieczór modlitwy, no bo to nieodłączne od modlitwy, za nawrócenie tych wszystkich, którzy dzisiaj maszerują. W czarnych barwach, no właśnie. Mówię, że to za tydzień się powinno odbywać, nie? Jak sąd, przed sądem Piłata, tak i dzisiaj właśnie. Tydzień przed Wielkim Piątkiem. Dobrze, zaczniemy właśnie od 52-zwrotkowej Ojcze Boże Wszechmogący na czwartej stronie. Melodia jest prosta i historię pięknie opowiada, a w międzyczasie może ktoś jeszcze dojdzie, co potem takie ambitniejsze rzeczy będziemy robić. Ojcze Boże Wszechmogący, który z miłości gorącej zesłałeś na te niskości Syna swego z wysokości. Ku wielkiemu pocieszeniu Twemu ludzkiemu plemieniu wydałeś go na stracenie przez człowiecze odkupienie. Miejmy wszyscy na baczności drogą
pójdę rada na śmierć z Tobą. Pan na nią smutnie poglądał, po swej matce tego żądał. Miła matko, racz mnie puścić, noc ci blisko, już nam czas iść. Smutneś było rozłączenie z tym synem tej miłej Pannie. Miała serdeczne bolenie, patrząc na jego lękanie. Gdy do ojca przybieżał, padł na ziemię, krzyżem leżał. Tam swą mękę wszystką widział, którą nazajutrz cierpieć miał. Miał w sobie przeciwne siły, dwie, a obie wielkie były. Okrutnie z sobą walczyły, mało go nie umorzyły, bo mu lękająca siła okrutną śmiercią groziła. Ale miłość zwyciężyła, bo ta w nim mężniejsza była. Klęknął na kolana potem, jął się pocić krwawym potem, mówiąc: ojcze, może li być, racz ten kielich precz oddali. Jezu miły, nie lękaj się, wstań, nie klęcz, upamiętaj się. Masz niedaleko Judasza, ciągnie z ludem od Andasza. Wiedzie na cię lud niemały, z kim i z mieczmi, z pochodniami. Wezbroje się ubierali, przełożenim kazali. Wtem przystąpił Judasz cudnie, pozdrowił Pana obłudnie. Potem go zdradnie całował, Pan się schylił, twarz mu podał. Gdy się miał z Żydy potykać, począł z niemi wprzód rozmawiać.
Pytał ich, kogo szukacie, jeśli mnie oto nie macie. Prędko k niemu przeskoczyli, o ziemię go uderzyli. Z głowy, z brody włosy rwali, o pach mu ręce związali. Związawszy go tak okrutnie, wiedli go do miasta chłódnie. Pchnęli go w rzekę cedrową, unurzali go i z głową. Sami zdrajcy szli po moście, Pana biedni w rzekę proście. Pomalił się, upadł w wodę, zbił sobie o kamień brodę. A nasz gostro przywitał, gdzie nasz ucznie tak go pytał. Niemałość tu złego zbroił, fałszywość nauką zwodził. Pan pokornie powiedział: Panie, Annaszu, byś wiedział, zawsze ja jawnie w kościele powiadałem prawdę śmiele. Wyciągnąwszy prawicę, a miał zbrojną rękawicę, wyciął mu srogi policzek. Pan nasz zemdlał, upadł wszystek. A zaś tak odpowiadają: pamiętą, gdy cię pytają, czemuż nie masz uczciwości, biskupa jego miłości. Więc na przemian wszyscy słudzy, jedni z tyłu, z przodu drudzy. Włosy mu z głowy targali, na jego świętą twarz lwali. Gdy mu oczy zawiązali, prorokować mu kazali, godząc mu z pięścią do szyję: gadaj, Jezu, kto cię bije. Posiedziała
noc chwilę, a miał czystą krotofilę. Patrząc na więźnia swojego, na Zbawiciela naszego. A nasz więzień do łożnicy, Pan nasz wepchnion do piwnicy. Jak i tam był nocleg jego, Kościół nie śmie zjawić tego. W piątek wywiedzion z piwnicy, jakoby od zmęczennicy. Prowadzą do Kajfasza, od okrutnego Annasza. Widział tam Pan miłościwy, iż biskup niesprawiedliwy. Fałszywe nań świadki zwodził, Boga na śmierć wydać godził. Gdy Kajfas swemi świadki pletli nań wszystkie niestatki, stała prawda niestworzona przed biskupem spotwarzona. Piłatowi go posłali osądzić mu go kazali. Wdziali mu łańcuch na ramię, ten był śmierci jego znamię. Wszak wiemy, Panie Piłacie, że ten łańcuch dobrze znacie. Każdy więzień, co go nosi, od śmierci się nie wyprosi. Dalej mu cierpieć nie może, bo się czyni Synem Bożym. I królem się też mianuje, co się nigdzie nie znajduje. Stał przed Piłatem związany, zbity, spluty, zekrwawiony. Nie widział Piłat żadnego więźnia takiego nędznego. Zaś go posłał Herodowi Galilejskiemu królowi. Oto masz więźnia swojego, wyzwól jako nie
winnego. Rzekł mu Herod niewstydliwy, ukaż nam tu jakie dziwy. Żydowie mi powiedzieli, iż twoje cuda widzieli. Widział Pan króla pysznego, nie rzekł mu słowa żadnego. Chciał z nim Herod zgadać dwornie, ale Pan milczał pokornie. Zgardził Jezusa miłego. Na jego większe pośmianie wdziali naj z Pawła odzienie. Pastwili mu się nad głową z ostrą koroną cierniową. Uczynili mu Żydowie tysiąc ran w najświętszej głowie. Odesłał go król sędziemu, wielce niesprawiedliwemu. Coś mi to posłał niemego, przyjmij za się więźnia swego. Widział Pisa